Dzień dobry, dziewiarki i dziewiarze. Kangur w kapturze. To on, główny sprawca tego odcinka programu, filmiku naszego, który nagrywamy. Feniks i Feniks Tweed. Dwie włóczki, bardzo podobne, z tym, że tweedowa wersja posiada kolorowe zgrubienia. Teraz Wam pokazuję resztę trzeciego motka, z którego wydziergałam mój sweter, który się nazywa Kangur w kapturze. 100-gramowy motek, 270 metrów, to są duże motasy, takie spokojnie za poduszeczkę, kiedy trzeba, mogą robić. I 93% wełny merino extra fine i 7% poliamidu, przeznaczone na druty pomiędzy 7 i 8. Tyle mówi metryczka. Wiadomo, metryczka sobie, a ja sobie, czyli ja tę włóczkę przerabiam na drutach ściągacze 5, a reszta korpusu 6. I według mnie konsystencja dzianiny jest akuratna, jest zwarta, ale nie za bardzo. Nie jest przy moim stylu dziergania, druty numer 6 są maksymalnymi drutami, które powinnam używać. Cóż Wam mogę powiedzieć, dlaczego ten sweter powstał? Ponieważ powiedziałabym, sweter jest wysoce niemariolciowy, ponieważ nie ma taliowania, jest dłuższy, jest szerszy. Jest to mój drugi kaptur w karierze mojej dziewiarskiej, jaką przeżywam, i jest zupełnie inny niż inne swetry. I dlaczego on powstał? Wiecie, jak to jest. To jest takie, bywa impuls. Tę włóczkę miałam przeznaczoną na kardigan. Na kardigan bardzo podobny do gazetki Punto. To jest ta gazetka, ta włóczka i ta gazetka Punto 65 z tym tytułowym sweterkiem. Tutaj mamy wersję bez tweeda, czyli po prostu włóczka Fenix. Dostępna w wielu niezwykłych, żywych kolorach, ale też w grafitowym i ekri również, więc każdy znalazłby w tej włóczce jakiś kolorek dla siebie. Ale on powstał, to był impuls taki, kaptur, spacer, takie czasami wizualizacje mamy siebie w jakiejś dzianinie. Czasami dzianina powstaje, bo nam się podoba po prostu modelka w tym sweterku. A ja już miałam wizualizację na wycieczkę, do ogrodu, na spacery z odpowiednim obuwiem, z plecakiem. Czyli sweter, który jest na luzie. Na luzie i z kapturem. Pierwsza osoba, której się ten sweter spodobał, była Julia. I wiem, że Julia również w wersji tweeda miodowego, ona zaczęła dziergać. Ja już mój mam. To był tydzień, to była wielka chemia pomiędzy włóczką, robótką, projektem i dziewiarką. To jest takie uczucie, taka wielka niecierpliwość, że każdą najwolniejszą chwilę przeznaczamy na dzierganie, żeby zobaczyć, co powstanie. Wykrój tego sweterka to jest naprawdę niczym rysunek z jakichś filmików takich. Przód sweterka. Nigdy nie dziergałam kaptura razem z przodem. Przód wydziergany razem z tym kapturem wyglądał śmiesznie, to jest tak delikatnie powiedziane. Julia na programie, na live'ie założyła ten przód ze zszytym kapturem na siebie i to wyglądało naprawdę komicznie. No i teraz trzeba naprawdę wielkiej wyobraźni, by ten śmieszny kawałek kocyka, w którym ma kaptur, przód wisi, dostrzec w tym wizję sweterka. No a ja jednak pokontynuowałam. To nauczyłam się w tym sweterku dwóch rzeczy nowych, zupełnie nowych, a zszywanie szydełkiem po prawej stronie nigdy tego nie robiłam, żeby to zrobić w całym sweterku. Czasami się używa szwu po prawej stronie szydełkowego gdzieś, żeby coś zaakcentować, a tutaj jest cały sweterek zszyty szydełkiem po prawej stronie. A co, jakich rzeczy się nauczyłam? Nauczyłam się w momencie rozdziału na tutaj w dekolcie na literkę V. Dotychczas w tym miejscu, jeżeli rozdzielałam, powstawały takie małe dziurki w miejscu rozdzielenia oczek, a jest prosty sposób,
Nie wpadłam na to, że można skrzyżować oczka na środku, zrobić maleńki warkoczyk jeden na jeden, jedno oczko z przodu, drugie z tyłu i rozdzielić tak, jak to planowaliśmy. I wtedy żadna dziura nie powstanie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj jest długa linia ramienia zamykana stopniowo. Teraz Wam pokażę. Tutaj jest ta długa linia ramienia i ją można zamknąć bezschodkowo. Tak, że nie powstanie żadna dziurka. Jak zamknąć bezschodkowo? Pokazane było na live'ie w odcinku numer 123. Nie powstał żaden schodek, również bardzo prostym sposobem. Mój sweterek powstał z 2,5 motka włóczki Phoenix Tweed. Dla mnie było to cudowne doświadczenie, pewien niepokój, czy jednak z tego coś będzie, z tego śmiesznego przodu z dziwnym kapturem, który później się przyszywa się do tyłu, również szydełkiem po prawej stronie. Będziecie miały okazję zobaczyć ten sweterek na mnie na zdjęciach. Tutaj Wam pokazuję tylko i wyłącznie na płasko dzianinkę. Dla mnie cudowna przygoda dziergania kangura w kapturze. Moja druga przygoda w ogóle ze swetrem z kapturem. Wcześniej dziergałam kaptur we włóczce Tasmanian Tweed razem z Silk Garden. To było wzorem plastra miodu. A tutaj jest gładziutko i tam był zupełnie inaczej dziergany kaptur, jako doszywany, część, którą dokładamy na końcu. A tutaj był w trakcie dziergany. Ocenicie na zdjęciach, czy Wam się podoba. Mnie się podoba bardzo ten model sweterka. Zapraszam Was po włóczkę, po gazetkę. A kto ma pytania, jak to wydziergać, chętnie odpowiem w komentarzach na przykład. Na dzisiaj to wszystko. Za uwagę Wam dziękuję i do następnego razu. Pa, pa!